Witam Państwa serdecznie. Jak zwykle, informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie naszego Powiatu Pilskiego. Na wstępie bardzo dobra wiadomość: od kilku dni nie wzrasta nam liczba osób, u których potwierdzono koronawirusa. Zatem ta liczba nadal wynosi dwie osoby, więc, więc na pewno. Jest to tutaj zasługa nas wszystkich, gdzie wzajemnie się mobilizujemy, wzajemnie się douczamy, wzajemnie kontrolujemy. Szanowni Państwo, że mówimy o szczegółach, to wzrosła liczba osób od wczoraj objętych kwarantanną. Wczoraj chociażby z tytułu przekroczenia granicy było to niecałe 400 osób, dzisiaj jest to osób 430. Łączna liczba osób, która jest objęta kwarantanną, podobnie wynosi prawie 500. Jeżeli mówimy o gminach, to oczywiście największa liczba to jest, proszę Państwa, miasto Piła. Też dobra informacja: zmniejszyła nam się o jedną osobę z 4 do 3. Liczba osób, która jest poddana hospitalizacji właśnie w związku z podejrzeniem o ewentualne zakażenie koronawirusem. Inne gminy, Szanowni Państwo, Białośliwie jest w tej chwili 18 osób objętych kwarantanną. Kaczory 41, Łobrzeńca 35, Miasteczko Krainieckie 12, Szydłowo 39, Ujście 11, Wyżysk 43, Wysoka 17, Miasto Piła. 217. Cały czas pamiętajmy, Szanowni Państwo, o tym, żebyśmy naprawdę wzajemnie się mobilizowali, wzajemnie po prostu kontrolowali i tak naprawdę wspierali. I aktualne informacje dotyczące y, sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się na naszej stronie internetowej. Specjalna zakładka, y, widzicie Państwo na, w tej chwili na planszy. Adres, który jest podany. Bardzo proszę, zachęcam, zawsze tam znajdziecie aktualne informacje, również takie instrukcyjne, które pozwolą Wam odpowiednio podjąć decyzję. Zanim przejdę do kolejnych już tutaj takich merytorycznych tematów, to bardzo proszę, powtarzam w tej chwili, w związku z tym, że coraz więcej osób wraca za granicę i, i niektórzy z nich będą mieć z pewnością zamiar odbycia kwarantanny w innym miejscu niż, niż własne miejsce zamieszkania, podajemy numer telefonu numer 784 069 152 to numer oczywiście, który my jako Powiat Pilski można powiedzieć pośredniczymy właśnie w załatwianiu takich miejsc. Oczywiście szczegółowa informacja o tym, gdzie są te miejsca, ona jest przekazywana już konkretnemu mieszkańcowi, który wraca za granicę, i, i z całą pewnością nasza pomoc tutaj, jako takiego pośrednika, pozwoli Państwu być może łatwiej taką informację uzyskać. Natomiast wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące kwarantanny nałożonej po przekroczeniu granicy, prosimy kierować. Na adres e-mailowy, który w tej chwili widzicie, oraz również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. To jest numer bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Natomiast numer, który my podajemy, numer komórkowy, on jest praktycznie czynny całą dobę. Więc jeżeli macie Państwo ochotę skorzystać, to na pewno zapraszamy. Kolejna informacja, która też y, myślę, że jest dla Państwa istotna. Y, przypominam, że Starostwo Powiatowe w ograniczonym oczywiście zakresie, ale pracuje cały czas, w szczególności najczęściej, chyba odwiedzany Wydział Komunikacji. Y, przyjmowani są interesanci od poniedziałku w godzinach od 8 do 10 i od 11 do 15.30, natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 10. I od 11, do, od 11 do 14. oczywiście mamy nasz wydział zabezpieczony, pracownicy również są zabezpieczeni, a te przerwy, które tutaj no, wynikają, o to tak naprawdę są przerwy skierowane na państwa bezpieczeństwo, po prostu w tym czasie następuje pewne, nazwijmy to kolokwialnie, odkażanie naszych pomieszczeń biurowych. Ważna informacja, jeżeli ktoś z Was chce skorzystać z, chociażby z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów czyli można taką poradę uzyskać proszę państwa pod numerem telefonicznym który widzicie teraz na planszy i oczywiście również e-mailowo jeżeli mówimy o poradach prawnych tych bezpłatnych które zazwyczaj były w naszych punktach na terenie gmin Udzielane, nadal jest taka możliwość, niestety już tylko w formie, można powiedzieć, pośredniej, ale również Państwa tutaj zachęcamy, można taką, za pomocą formy pośredniej również poradę prawną uzyskać. Numer telefonu 67 21 09 380. Macie tu Państwo również podany e-mail więc bardzo proszę się kierować. Pozostałe wydziały, one oczywiście pracują, ale są pewne ograniczenia. Ile, jeżeli możemy, naprawdę starajmy się wszystkie sprawy załatwiać zdalnie, jeżeli natomiast no nie, nie można, to tak jak wspomniałem, jest możliwość bezpośredniego tutaj przybycia, aczkolwiek, aczkolwiek pewne utrudnienia jednak występują. Wreszcie również taka prośba k, k, Urzędu Pracy, również żeby... Po prostu większość spraw załatwiać zdalnie, jeżeli jest to w miarę możliwe, czyli przez telefon, drogą e-mailową lub skrzynką EPUAP na stronie Urzędu Pracy jest szczegółowa w tym zakresie informacja. Na koniec, Szanowni Państwo, temat naszego szpitala specjalistycznego w Pila. Otóż dyrekcja tego szpitala i tak naprawdę chyba cały personel zwrócił się z pewną prośbą, bo w naszym Piskim Szpitalu na szczęście do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. No, pracuje jednak 1000 y, osób. Około 800 z nich to jest personel, y, można powiedzieć, medyczny, więc y, no, personel szczególnie narażony na pewne. Ryzyka związane chociażby z zakażeniem. Dlatego taki też apel dyrekcji naszego szpitala, żebyśmy po prostu starali się to dostosowywać do zaleceń lekarzy, przede wszystkim też, żebyśmy wypełniali na przykład szczerze i tak naprawdę prawdziwie, na przykład ankiety epidemiologiczne. Tutaj, szanowni Państwo, widzicie na plansz ten apel. Na koniec dziękuję serdecznie za wpłaty, za wpłaty na rzecz naszego szpitala specjalistycznego w Pile. Dziękujemy naprawdę wszystkim darczyńcom. Będzie, tak cały czas to powtarzam, moment, że być może nawet wszystkich darczyńców postaramy się już po tej oczywiście pandemii być może skupić w jednym miejscu i wszystkim naprawdę publicznie i osobiście podziękować. Natomiast jeżeli macie Państwo nadal ochotę wpłacać środki finansowe to prosimy o oczywiście z dopiskiem COVID-19 na specjalne subkonto, które w tej chwili widzicie na yy, prezentacji. Dziękuję, Szanowni Państwo, yy, zatem za dzisiejsze spotkanie. Następny komunikat oczywiście po weekendzie w najbliższy poniedziałek i mam nadzieję, że nadal będę mógł przekazywać pozytywne informacje. Pozdrawiam, trzymajmy się.